Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was w podróż po jednej z najbardziej fascynujących i kontrowersyjnych teorii naszych czasów – teorii paleoastronautyki. Czym jest ta teoria, skąd się wzięła i dlaczego budzi tak wielkie emocje? Zanurkujmy razem w świat starożytnych tekstów, niezwykłych artefaktów i tajemniczych struktur, które być może kryją w sobie dowody na kontakty naszych przodków z zaawansowanymi cywilizacjami z odległych zakątków kosmosu. Na początku był pomysł, idea, która zrodziła się z fascynacji starożytnego świata. W latach 60. i 70. XX wieku Erich von Däniken, szwajcarski autor, zadał śmiałe pytanie: a co jeśli bogowie z naszych mitów i religii byli w rzeczywistości kosmicznymi podróżnikami, którzy odwiedzili Ziemię w dalekiej przeszłości? Jego książki, pełne hipotez i interpretacji starożytnych zabytków jako pozaziemskich technologii, zyskały międzynarodową sławę i kontrowersje. Ale von Däniken nie był sam. Przez lata wielu badaczy, naukowców, a nawet zwykłych entuzjastów historii zaczęło patrzeć na starożytne cywilizacje pod nowym kątem. Zastanawiali się, jak to możliwe, że ludzie żyjący tysiące lat temu byli w stanie stworzyć dzieła tak zaawansowane jak egipskie piramidy, linie Nazca, krąg kamieni Stonehenge czy monumentalne posągi Wyspy Wielkanocnej bez dostępu do współczesnych technologii. Czy mogli otrzymać pomoc od bogów z innych światów? Teoria paleoastronautyki nie ogranicza się tylko do spekulacji na temat budowli. Dotyka również zaawansowanej wiedzy astronomicznej, jaką posiadały starożytne kultury, zdumiewających opisów latających wozów w starożytnych tekstach oraz przedstawień istot, które wyglądają jakby nosiły skafandry kosmiczne. Oczywiście, teoria ta ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i sceptyków. Czy możliwe jest, że historia naszej cywilizacji jest znacznie bardziej skomplikowana i fascynująca, niż kiedykolwiek mogliśmy sobie wyobrazić? Na całym świecie, od pustyni Mezopotamii po dżungle Ameryki Południowej, nasi przodkowie opowiadali podobne historie o bogach z niebios, którzy przybywali na Ziemię, niosąc ze sobą wiedzę i technologię. Weźmy na przykład sumeryjskich Anunnaki, opisanych w jednych z najstarszych zapisanych mitów na świecie. Anunnaki, przybywający z nieba, byli uznawani za tych, którzy ukształtowali naszą cywilizację, dając ludziom wiedzę o rolnictwie, prawie i astronomii. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, zapraszam do obejrzenia mojego filmu pod tytułem Anunnaki i narodziny cywilizacji, który jest w całości poświęcony tym fascynującym istotom. Kolejnym ciekawym faktem są indyjskie vimany, latające pojazdy, które można znaleźć w starożytnych hinduskich pismach, takich jak Mahabharata czy Ramayana. Opisy tych maszyn są tak szczegółowe, że niektórzy badacze zastanawiają się, czy nie były to prawdziwe pojazdy przekazane ludziom przez zaawansowane technologicznie istoty z kosmosu. Ale to nie tylko starożytni Sumerowie czy Hindusi opowiadali takie historie. Podobne wątki znajdziemy w mitologiach Egipcjan, Greków, Majów, a nawet w tradycjach plemion rdzennych Amerykanów. Czy to zbieg okoliczności, że różne kultury, oddzielone od siebie tysiącami kilometrów i lat, dzielą podobne opowieści o boskich istotach z nieba? Niektórzy mogą powiedzieć, że to wyraz wspólnej ludzkiej wyobraźni lub próba wytłumaczenia zjawisk naturalnych za pomocą mitów. Jednak zwolennicy teorii paleoastronautyki zadają pytanie: a co jeśli te historie są echem prawdziwych wydarzeń, zapisem spotkań naszych przodków z pozaziemskimi nauczycielami? Oczywiście, takie interpretacje są spekulacyjne i budzą wiele kontrowersji. Jednak nie można zaprzeczyć, że te starożytne teksty i mitologie oferują bogatą mozaikę opowieści, które inspirują nas do zadawania pytań i poszukiwania nowych perspektyw na naszą historię. Jak starożytni ludzie byli w stanie dokonać tak niesamowitych inżynieryjnych i architektonicznych wyczynów? Czy za ich powstaniem stoją jedynie ludzka wyobraźnia, determinacja i innowacyjność? Czy też może mieli oni pomocników z nieba? Początek naszej podróży to Egipt, dom dla jednego z największych cudów świata – wielkich piramid.
Jak to możliwe, że starożytni Egipcjanie byli w stanie zbudować tak ogromne i precyzyjne struktury bez współczesnych technologii budowlanych? Niektórzy sugerują, że musieli otrzymać pomoc od zaawansowanych technologicznie bogów z innych światów. Czy techniki, których używano do cięcia i transportowania ogromnych bloków z kamienia, mogą być dowodem na taką pozaziemską interwencję? Wielkie piramidy, a zwłaszcza piramida Cheopsa, są dziełami niesamowitej precyzji. Ich orientacja względem stron świata jest niezwykle dokładna, a stosunki geometryczne i matematyczne zawarte w strukturze, takie jak stosunek obwodu do wysokości, odzwierciedlają stałe matematyczne, które niektórzy interpretują jako świadome projektowanie. Starożytni Egipcjanie używali technik, które, choć imponujące, pozostają przedmiotem debaty naukowej. Na przykład, w jaki sposób transportowano ogromne bloki kamienne z kamieniołomów, często oddalonych o kilkaset kilometrów. Tradycyjne teorie sugerują użycie drewnianych sanek i nawadnianie piasku przed nimi, aby zmniejszyć tarcie. Jednak dla niektórych ta metoda nie wyjaśnia w pełni skali i szybkości, z jaką zrealizowano te budowle. Piramidy wykazują również zaawansowaną wiedzę astronomiczną. Korytarze wewnątrz piramidy Cheopsa są skierowane w stronę konkretnych gwiazd, co niektórzy badacze interpretują jako rodzaj astronomicznego zegara lub kalendarza. Czy ta wiedza mogła pochodzić od pozaziemskich nauczycieli? Przeciwnicy tej teorii podkreślają, że starożytni Egipcjanie sami mogli rozwijać swoje umiejętności obserwacyjne na przestrzeni wieków. Mimo licznych badań, dokładna metoda budowy piramid pozostaje tajemnicą. Tradycyjne teorie mówią o rampach i siłach roboczych liczących tysiące ludzi, ale niektóre elementy, jak precyzyjne dopasowanie ogromnych bloków, nadal budzą wątpliwości. Podczas gdy niektórzy widzą w budowie piramid dowody na pozaziemskie wpływy, ważne jest, aby pamiętać o bogatej tradycji inżynieryjnej i astronomicznej starożytnego Egiptu. Być może nie potrzebowali oni pozaziemskiej pomocy, by osiągnąć takie cuda inżynierii. Może to po prostu świadczyć o niezwykłej zdolności ludzkości do adaptacji, nauki i realizacji pozornie niemożliwych do osiągnięcia celów. Niezależnie od tego, pytania o to, jak zbudowano piramidy, pozostają jednymi z najbardziej fascynujących zagadek naszej historii, skłaniając do dalszych badań i odkryć. Następnie udajemy się do Peru, aby zbadać zagadkę linii Nazca. Te ogromne geoglify, widoczne tylko z powietrza, przedstawiają różne figury, od prostych linii po skomplikowane rysunki zwierząt. Co skłoniło starożytnych mieszkańców Nazca do stworzenia tak ogromnych dzieł, skoro nie mogli podziwiać ich z Ziemi? Czy te linie były rodzajem przewodnika lub ofiary dla kosmicznych gości? Co najbardziej zdumiewa w liniach Nazca, to ich rozmiar i precyzja. Niektóre z rysunków, jak olbrzymi koliber czy małpa, rozciągają się na ponad 200 metrów. Jak starożytni twórcy tych geoglifów byli w stanie osiągnąć taką dokładność i skomplikowaną kompozycję bez możliwości obserwacji z powietrza? Pojawiają się różne hipotezy dotyczące celu linii Nazca. Niektórzy sugerują, że mogły one służyć jako gigantyczny kalendarz astronomiczny lub forma komunikacji z bogami. Inni, zainspirowani teoriami paleoastronautyki, spekulują, że geoglify były rodzajem przewodnika lub lądowiska dla kosmicznych przybyszów. Zastanawiające jest, dlaczego starożytni mieszkańcy Nazca poświęcali tyle czasu i zasobów na tworzenie dzieł, które najlepiej można docenić z nieba. Badania ujawniają, że twórcy linii Nazca usuwali warstwę ciemnych kamieni na powierzchni pustyni, odsłaniając jaśniejszy piasek poniżej, tworząc w ten sposób kontrastujące linie i figury. Jednak dokładność, z jaką zostały wykonane te geoglify, wciąż zadziwia naukowców. Jakie techniki nawigacyjne lub pomiarowe pozwoliły im tak precyzyjnie zaprojektować i zrealizować te projekty na tak ogromną skalę? Dla niektórych linie Nazca są świadectwem niezwykłej kreatywności i zdolności inżynieryjnych starożytnych ludzi. Dla innych pozostają one dowodem na możliwe spotkania z zaawansowanymi cywilizacjami pozaziemskimi.
choć większość archeologów i naukowców poszukuje naturalnych wyjaśnień dla tych zagadek. Nie można zaprzeczyć, że linie Nazca nadal inspirują zarówno do naukowych badań, jak i do fantazji o dawnych cywilizacjach i możliwych spotkaniach z obcymi. Zagadka linii Nazca pozostaje nierozwiązana, skłaniając do dalszych badań i spekulacji. Niezależnie od ich pochodzenia i przeznaczenia, geoglify te są niezaprzeczalnym świadectwem zdolności i ambicji ludzi, którzy je stworzyli. Stanowią one nie tylko fascynujący element dziedzictwa kulturowego Peru, ale również przypominają o nieskończonych możliwościach ludzkiej wyobraźni i o naszej nieustającej chęci odkrywania tajemnic przeszłości. Stonehenge, prehistoryczny krąg kamieni w Anglii, który po dziś dzień intryguje swoją funkcją i sposobem konstrukcji. Te ogromne kamienie zostały przetransportowane z odległości setek kilometrów, a ich precyzyjne ustawienie wskazuje na zaawansowaną wiedzę astronomiczną. Czy Stonehenge to dzieło ludzkich rąk, czy też może być dowodem na pozaziemskie wpływy? Stonehenge składa się z ogromnych kamiennych bloków, które zostały przetransportowane z odległości nawet 240 km. Trudność przeniesienia tych ogromnych skał jest równie intrygująca, jak ich cel i znaczenie. Kamienie te zostały ustawione w precyzyjny sposób, tworząc strukturę, która jest zarówno imponująca, jak i tajemnicza. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów Stonehenge jest jego związek z astronomią. Struktura ta jest ustawiona w taki sposób, że w dniu letniego przesilenia Słońce wschodzi w idealnej linii z głównym kamieniem. Ta precyzja wskazuje na zaawansowaną wiedzę astronomiczną twórców Stonehenge, która, jak niektórzy sugerują, mogła być przekazana przez pozaziemskie cywilizacje. Rozszerzając naszą dyskusję o Stonehenge, nie można pominąć innego, równie tajemniczego miejsca na naszej planecie – Wysp Wielkanocnych. Położone w południowo-wschodnim Pacyfiku, te odległe wyspy są domem dla jednej z najbardziej zadziwiających i niezrozumiałych konstrukcji ludzkości – monumentalnych posągów zwanych Moai. Te gigantyczne kamienne figury wznoszące się na brzegach wyspy są tak samo zagadkowe jak kamienie Stonehenge i podobnie wzbudzają pytania o ich pochodzenie, cel i metodę konstrukcji. Posągi Moai, przedstawiające głównie ogromne, stylizowane głowy, zostały wyrzeźbione i ustawione przez dawnych mieszkańców Wysp Wielkanocnych, których umiejętności i metody pracy do dzisiaj budzą podziw i zdumienie. Największe z nich ważą ponad 80 ton i mają do 10 metrów wysokości. Podobnie jak w przypadku Stonehenge, największą zagadką jest, w jaki sposób ludzie, dysponujący jedynie narzędziami z kamienia, drewna i kości, byli w stanie nie tylko wyrzeźbić, ale także przetransportować te kolosalne posągi na znaczne odległości. Podobnie jak w przypadku innych prehistorycznych konstrukcji, pojawiają się teorie sugerujące, że budowniczy Moai mogli otrzymać pomoc od zaawansowanych technologicznie pozaziemskich cywilizacji. Zwolennicy teorii paleoastronautyki zwracają uwagę na skomplikowanie przedsięwzięcia i pytają, czy możliwe byłoby zrealizowanie tego bez zaawansowanej wiedzy technicznej i technologii. Badania naukowe wskazują jednak, że mieszkańcy Wysp Wielkanocnych mogli wykorzystać system rolek, prowizorycznych dróg i wspólnej pracy społeczności do przemieszczania posągów. Eksperymenty pokazują, że przez koordynację działań i użycie prostych technik, nawet tak monumentalne przedsięwzięcia były możliwe do zrealizowania przez starożytne społeczeństwa. Tak jak w przypadku Stonehenge, Moai na Wyspach Wielkanocnych są świadectwem niezwykłej pomysłowości i determinacji naszych przodków. Oba te miejsca przypominają nam o bogactwie ludzkich kultur i o tym, jak wiele tajemnic przeszłości wciąż czeka na odkrycie. Sugerują, że nawet bez pozaziemskiej interwencji ludzie byli zdolni do realizacji projektów, które wydają się wykraczać poza granice ich epoki technologicznej. Chociaż teorie sugerujące pozaziemskie wpływy są fascynujące, naukowcy i archeolodzy starają się znaleźć bardziej przyziemne wyjaśnienia.
Badania nad technikami transportu kamieni, takimi jak wykorzystanie drewnianych belek i kamieni jako łożysk, wskazują na ludzką innowacyjność i zdolność do rozwiązywania problemów. Ponadto znaleziska archeologiczne w okolicach Stonehenge ujawniają stopniową budowę struktury, co może wskazywać na ewolucję wiedzy i technik konstrukcyjnych wśród dawnych budowniczych. Starożytne cywilizacje, jak Majowie czy Egipcjanie, posiadały zdumiewającą wiedzę na temat gwiazd, planet, a nawet precyzyjnych cykli astronomicznych. Skąd mieli tak szczegółowe informacje, skoro teleskopy pojawiły się na długo po ich czasach? Czy bogowie z gwiazd mogli podzielić się z nimi tą kosmiczną wiedzą? W dziedzinie medycyny również znajdujemy ślady niezwykłej wiedzy. Starożytne teksty, jak na przykład papirusy egipskie, opisują skomplikowane zabiegi i lekarstwa, których skuteczność zadziwia naukowców do dzisiaj. Czy za tymi medycznymi osiągnięciami mogą stać nauczyciele z dalekich światów? Zastanówmy się na chwilę, jak te przekazy wpłynęły na rozwój naszych cywilizacji. Z jednej strony mogły przyspieszyć nasz rozwój technologiczny, zaszczepić w nas ciekawość i pragnienie dalszego poznawania. Z drugiej mogą też tłumaczyć, dlaczego tak wiele starożytnych kultur skupiało swoje wierzenia i sztukę właśnie wokół motywów niebieskich podróżników. Czy historia ludzkości, jaką znamy, to tylko wierzchołek góry lodowej? Czy możliwe, że pod powierzchnią naszej przeszłości kryją się niezgłębione jeszcze historie kontaktów z innymi cywilizacjami kosmicznymi? A jakie są Wasze przekonania? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wielu naukowców podkreśla, że starożytne cywilizacje były znacznie bardziej zaawansowane niż często przypuszczamy. Ich zdolności inżynieryjne, matematyczne i astronomiczne były imponujące, ale w pełni ludzkie. Na przykład budowa piramid czy Stonehenge, według wielu ekspertów, była możliwa do osiągnięcia dzięki rozwojowi technik budowlanych, społecznej organizacji pracy i dogłębnej wiedzy astronomicznej, które nie wymagają interwencji z kosmosu. Następnie sceptycy wskazują na naturalną ludzką tendencję do szukania wzorców i tworzenia mitów, która mogła doprowadzić do powstania opowieści o bogach z nieba. Argumentują, że ludzie od zawsze próbowali wytłumaczyć otaczający ich świat i zjawiska, na które nie mieli odpowiedzi, przypisując je boskim czy pozaziemskim istotom. Jednakże to sceptycyzm i alternatywne wyjaśnienia napędzają postęp naukowy. Przez kwestionowanie i testowanie teorii naukowcy mogą głębiej zrozumieć historię ludzkości, odkrywając nowe dowody, które rzucają światło na naszą przeszłość. W ten sposób, nawet jeśli teoria paleoastronautyki może wydawać się kontrowersyjna, dla wielu jest niezmiernie cenna. Podsumowując, istotne jest, aby zachować otwarty umysł, ale również krytyczne myślenie. Historia ludzkości jest pełna nieodkrytych tajemnic i zagadek, a nasze poszukiwania odpowiedzi nigdy się nie kończą. Niezależnie od tego, czy wierzymy w pozaziemskie wpływy, czy też szukamy bardziej przyziemnych wyjaśnień, nasza ciekawość i pragnienie poznania są tym, co nas napędza. Dziękuję z całego serca za poświęcony czas. Jeśli jesteście ciekawi dalszych tajemnic i opowieści z zakresu mitologii i kultury, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcję kanału oraz włączenie powiadomień dzwoneczkiem. Dzięki temu nie ominie Was żaden z nowych filmów. Do zobaczenia!